Dzień dobry. Któż nie zna Zenita? Ileż to westchnień i pracy kosztowało niegdyś zdobycie go? Uważany za pierwszy dorosły aparat, rozpalał wyobraźnię i niekończące się potrzeby zdobywania nowych obiektywów. Zapraszam na chwilę z tym aparatem. Tak, gdzieś daleko w mrokach dziejów odnajdziemy Leicę, która natchnęła radzieckich inżynierów do tego stopnia, że skopiowano ją toczka w toczkę. Aby jednak sprawiedliwości stało się zadość, należy dodać, że nie uczyniono tego, by iść na łatwiznę, a z powodu zniszczeń wojennych radzieckich zakładów produkujących ten asortyment i wojennych zdobyczy, narzędzi oraz zapasu części do wyprodukowania kilku tysięcy aparatów Leica. Aparaty były potrzebne, więc skorzystano z nadarzającej się okazji. I tak powstała seria Zorek oraz Fedów, produkowana właściwie do lat 90. aparatów dalmierzowych. Postanowiono na tej bazie stworzyć lustrzankę, czyli aparat, w którym do ustawiania ostrości, zamiast rozwiązań stosowanych choćby w artylerii, precyzyjnych, ale mało komfortowych, użyć lustra, pryzmatu i matówki, które pozwalają zobaczyć obraz takim, jakim będzie na zdjęciu. Różnych odmian zenitów powstało wiele i żeby nie utonąć w opisach, najlepiej je pogrupować. Pierwsze serie nie były tak powszechne, a są to modele bez dodatkowych oznaczeń S3 i 3M. Żadnych ułatwień, światłomierzy, niewygodny sposób wkładania filmów i ciemny celownik o niewielkim pokryciu kadru. Potem na chwilę pojawiły się serie z cyferką 4, 5 i 6. Były to rozbudowane aparaty, mało przypominające pozostałe, ale nie zrobiły kariery prawdopodobnie ze względu na koszty produkcji i powstało ich niewiele. Zenity, jakie wielu z nas z własnych doświadczeń, to modele E11, TTL 12 i 122 oraz modyfikacje. Odziedziczyły kształt modeli 4, 5 i 6, ale tańszą mechanikę wcześniejszych Zenitów. Wyglądały dość nowocześnie, nie były już tak ładne jak aparaty z czasów okołowojennych, lecz w późnych latach 60. ta estetyka kojarzyła się z czymś przestarzałym i pożądanie budziły kształty kanciaste. Ta seria posiadała już światłomierz, ewoluujący do coraz doskonalszej formy, wygodny sposób zakładania filmów i dość skromne czasy od 1,30 do 1,05 sekundy. Brakowało czasów dłuższych i tutaj należało sięgnąć do dalmierzy. Zenitów tej generacji powstało około 12 milionów i stąd tak duża popularność tych aparatów także w Polsce. Modele E-TTL i 12 to obiekty pożądania pokoleń przeżywających swoją młodość w latach 70. i 80., zatem przyjrzyjmy się im z bliska. Zacznę od najbardziej dojrzałego modelu, czyli 12 XP. Dlaczego z bazaru? Bo ten model wraz ze 122 w okolicach 90 roku był powszechnie dostępny za niewielkie pieniądze właśnie na bazarach i wielu młodych ludzi mogło w końcu pozwolić sobie na pierwszą lustrzankę. Zawsze czarny, dość zgrabny estetycznie i sprawiający wrażenie aparatu profesjonalnego. O tym jak było naprawdę za chwilę. Na razie obejrzymy sobie go z bliska. Czasy typowo zenitowe, więc od 1,30 do 1,05 oraz B, który można było zablokować do trybu T, przydatnego w astrofoto na przykład. Po drugiej stronie znajduje się pokrętło czułości, wycechowane już we współczesnych jednostkach. Nie jest to takie oczywiste, bo w tym czasie obowiązywały jeszcze niemieckie DIN-y, będące standardem w Polsce, oraz rosyjskie GOST-y. Oba pokrętła pracują miło i próżno szukać takich we współczesnych konstrukcjach. Po drugiej stronie mamy dźwignię przewijania, rozwiązanie dużo szybsze od wcześniej stosowanego pokrętła. Z nią też jest sprzężona tarcza z numerami zdjęć oraz system naciągania migawki. Spust jest duży i wygodny, ale stanowi duży opór, gdyż spełnia kilka funkcji. Domyka przysłonę, włącza zasilanie światłomierza i uwalnia migawkę. Wraz z ciężką i niewyważoną mechaniką lustra generuje wyczuwalny odruch, mogący wpływać na ostrość zdjęć przy dłuższych czasach. Z przodu, jak w pozostałych modelach, znajduje się dźwignia samowyzwalacza, dającego mniej więcej 7 sekund czasu
na dobiegnięcie do fotografowanej grupy. Mamy tu jeszcze gniazdko wyzwalania lampy, a z tyłu klapkę, za którą siedzą dwie baterie zasilające światłomierz. I oczywiście wizjer. I tak to wszystko wygląda w teorii. W praktyce jest tak sobie. Wymieniony odrzut to pierwszy mankament, który należy do kompromisów konstrukcyjnych. Drugim jest obszar widoczny w wizjerze. Widzimy tam tylko 60% tego, co zostanie naświetlone. Ma to swoje zalety, ponieważ przy zbyt ciasnym kadrowaniu pozostanie margines bezpieczeństwa. Do japońskich konstrukcji z wielkimi jasnymi wizjerami brakuje jednak sporo. Z tymi ograniczeniami dałoby się żyć, gdyby reszta funkcjonowała jak należy. Niestety konstrukcja aparatu wymaga ciągłej obecności opiekuna, inaczej dość szybko zaczną dziać się cuda. Jako obiekt konserwacji czy napraw aparat jest wyjątkowo niewdzięczny. Już zdjęcie górnej części wymaga sprawności manualnej i ostrożności. Większość amatorów na tym etapie gubiła kulki i sprężynki odpowiedzialne za tak miłą pracę pokrętę. Można rzec, iż przyczyny dość dużej zawodności aparatów Zenit były dwie. Pierwsza to ogromna ilość części. Gdy Japończycy często integrowali elementy w formie wyprasek czy modułów, tutaj stworzono różne proste całkiem mechanizmy na piechotę. Olbrzymia ilość wsporników i śrubek to wiele potencjalnych elementów, które mogą zawieść. Drugą przyczyną była jakaś niezrozumiała chęć pozbycia się sprężynujących czy radełkowych podkładek, które zapobiegały odkręcaniu się śrub. Nie zastosowano tu nawet tak powszechnej, bezpłatnej w zasadzie metody zabezpieczenia śrub lakierem, więc te potrafiły się często luzować, a wiele z nich było odpowiedzialnych za konkretne ustawienia poszczególnych elementów, które decydowały o działaniu światłomierza czy migawki. Szczególnie widać to, gdy zdejmiemy dolną pokrywę. Ujrzymy kilkanaście śrub, z których większość reguluje elementy migawki. Jedna zmiana i już kurtynki nie będą zachodzić na siebie, prześwietlając film przy jej naciąganiu. Albo czasy nie będą mieć wiele wspólnego z deklarowanymi. Na temat regulacji można by nakręcić film co najmniej godzinny, ale w sieci informacji na ten temat jest trochę. Przyjrzyjmy się zatem blokom funkcjonalnym. Gdy zaczniemy naciągać migawkę, będzie się dziać wiele rzeczy. Po pierwsze, zostanie przewinięty film o jedną klatkę, a także wskaźnik klatek. Po drugie, zostanie naciągnięta migawka, która jest dość skomplikowanym systemem dwóch zasłon nawiniętych na trzech wałkach, zawierających wewnątrz sprężyny. Tak to wygląda po wyciągnięciu i rozwinięciu. Cała idea polega na tym, że po wciśnięciu spustu pierwsza zasłona odsłania obiektyw, umożliwiając naświetlenie filmu, a druga po chwili go zasłania. A ponieważ element ten jest wykonany z materiału, nie może pracować zbyt szybko. Toteż jeśli chcemy uzyskać czasy szybsze niż 1/30 sekundy, część zasłaniająca podąża za odsłaniającą w coraz mniejszej odległości, by przy czasie 1/500 sekundy pozostawić już tylko 2-milimetrową szparę. Tak więc cały kadr nie naświetla się w tym samym czasie, a zawsze w ciągu 1/30 sekundy. Oto film zrobiony kamerą, która potrafi naświetlać 750 klatek na sekundę. Dzięki temu zobaczymy obraz zwolniony 25 razy. Tak wygląda praca migawki przy 1/30 sekundy. A tak przy 1/60. Tutaj już widać, że szpara ma szerokość już tylko połowy kadru. Natomiast przy 1/500 sekundy jest zbyt wąska nawet dla tak szybkiego klatkarzu i widzimy tylko mało wyraźne przejście dwóch lamelek. Ponieważ naciąg uruchamia różne mechanizmy, wymaga także dostarczenia przeciwnych obrotów. Odpowiada za to skomplikowany układ przekładni, która jest nierozbieralna, ale dość niezawodna. Dźwignia napędu sama powraca do pozycji spoczynkowej dzięki tej sprężynie, takiej jaką znajdziemy w każdym zegarku. Za opóźnianie wypuszczenia drugiej lamelki, a więc za czas, odpowiedzialny jest ten mechanizm. Jak widać, obracanie gałką czasów wciska element, który przyspiesza start lamelki podążającej za pierwszą. Z elementów mechanicznych pozostał samowyzwalacz. To niezależny moduł zegarowy ze sprężyną, przekładnią i kowadełkiem bezwładnościowym, który opóźnia wciśnięcie spustu i wykonanie zdjęcia.
W modelu 122 dodano dwukolorową tarczę, która przynajmniej teoretycznie miała informować o etapie pracy samowyzwalacza. Model E przyniósł oczekiwany przez wszystkich wynalazek – światłomierz. Najpierw był to element niezależny, niezwiązany z resztą aparatu. W okienku pojawiała się strzałka, którą należało zrównać z drugą, regulowaną tym pokrętłem. Gdy to nastąpiło, wystarczyło przeczytać nastawy na pierścieniach i ustawić je ręcznie. Mało to wygodne, więc od modelu TTL światłomierz był już sprzężony z nastawą czasów i obserwował świat przez wizjer, zatem był także związany z rzeczywistą przysłoną. Najpierw miało postać strzałki, którą należało ustawić w pozycji zerowej, a potem dwóch diod świecących, które migały, gdy ustalona wartość czasu i przysłony była prawidłowa. Dane dla światłomierza brano z elementów światłoczułych, dwóch fotorezystorów oraz zespołu dzielników rezystorowych znajdujących się pod gałką wyboru czułości i czasów. Gałka właściwie pracowała podobnie jak w sprzęcie audio, służąc do ustawiania mocy dźwięku. W przypadku wskaźnika wskazówkowego, napięcie z baterii przez dzielniki i fotorezystory zasilało go i to było wszystko. W modelach z diodami znajdowała się prawdziwa elektronika, czyli specjalnie do tego celu zaprojektowany komparator, który sterował dwoma diodami świecącymi. Dlatego też bateryjki musiały być już dwie. W najstarszym modelu sam światłomierz, a konkretnie ogniwo selenowe, było źródłem energii poruszającej wskazówkę i bateria była niepotrzebna. Zenity posiadają lustro odbijające obraz wpadający przez obiektyw, pryzmat pentagonalny, który nie tylko go odbija, ale także odwraca i wspomnianą matówkę, czyli mleczną szybkę, na którą patrzy się przez lupę. Ponieważ jednak zwyczajna matówka nie zapewniała precyzji ostrzenia, od modelu TTL wprowadzono tzw. mikroraster. Część matówki miała nacięcia w postaci miniaturowych pryzmatów. Spójrzmy, jak to działa. Tak wygląda obraz rzucany na film, gdy ostrość obiektywu zostanie ustawiona prawidłowo, a tak, gdy ostrości nie ma. Gdy spojrzymy w wizjer, zobaczymy koło z mikrorastrem. Nieostrości będą tworzyć charakterystyczny wzorek. Tutaj już wydaje się, że ostrość jest ustawiona dobrze, lecz w tym miejscu ramy okna tworzą mozaikę. Gdy obraz jest wyostrzony perfekcyjnie, mozaiki nie ma już nigdzie. W późniejszych modelach dołożono dodatkowy tzw. clean. Umożliwiał on bardzo dokładne ostrzenie obrazu na zasadzie składania dzielonych połówek koła znajdującego się w centrum. Po wyostrzeniu należy wcisnąć spust, lustro odchyli się do góry, pierwsza lamelka zacznie się przesuwać, za nią podąży druga lamelka i lustro opadnie z powrotem. Zdjęcie zostanie naświetlone. Surowy był to osąd, lecz nie można zapomnieć, że mimo tych odpadających gałek i rozregulowanych światłomierzy, zenity pozwalały zapisać mnóstwo fantastycznych wspomnień. I o ile z precyzyjnymi kolorowymi negatywami, a jeszcze bardziej ze slajdami, radziły sobie kiepsko, o tyle wybaczający materiał czarno-biały nie przejmował się niedokładnościami światłomierza. Czy warto dziś zaczynać od zenita? Jeśli gdzieś w domu poniewiera się, można wkręcić w niego rolkę filmu i poczuć magię prawdziwej fotografii. Na rynku jednak jest mnóstwo starych manualnych porstów czy pentaxów, a także świetne Canony czy Nikony za grosze z ostatnich lat przedcyfrowych, pracujące na współczesnej optyce, którymi na pewno wykonamy technicznie zdjęcia lepsze i raczej w tamte rejony udałbym się. Nie wspomniałem nic o optyce, lecz jest to temat na osobny odcinek i taki z pewnością się pojawi. Następne spotkanie będzie jednak spotkaniem świątecznym i będziemy kolędować. Do widzenia.